Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Rozstawiliśmy się po dwie wędki dzisiaj z kolegą, tak? Zarzuciłem na grubo wędkę jedną, mówię, a niech leży, kurwa, a tu pierwsze braje na nią. Karp ponad 8 kilo miał. No, jestem bardzo zadowolony, myślałem, że nic nie połapię już przez moment. Siedzimy tu gdzieś od 15-20 minut. Kolega złapał tu karpia, ale bardzo małego. No, mamy zdjęcia, potem jak będziemy filmik sklejać, to na koniec dodamy i zdjęcie tego mojego karpia pierwszego. Oczywiście chodzimy na matę i zobaczymy, co będzie dalej. Drugiego karpia, no ten około 7 kilo ma. Jestem zadowolony. Bardzo, ale no jak nie walczył cały czas, to teraz zaczął walczyć pod koniec. Wyciągnąłem te dwa karpie, tak jednego pełnołuskiego, drugiego normalnego i jedną spinkę miałem, no ta spinka w pełku nie była koło dyszki. No zobaczymy, tak, czekamy, zaraz będziemy jedli sobie, bo dziesiątej pizzerii otwierają ze starszym na łowisku, normalnie żyć, nie umierać, tak. No ogólnie króluje dzisiaj, moim zdaniem, bardzo mało. Branie jest jak na to łowisko. Jesteśmy na łowisku Zezu. Nie wiem, czy wspominałem wcześniej. No łapię na pomarańcze z Marosa. No i talec Kriting. Kolejna ryba za nami. Sum też złapał tutaj kolega. Suma złapał. I to na metodę na fidera. Rozumiecie to? Suma na fidera. Karpik kolejny za nami. Miałem teraz trzy spinki, no ale wreszcie wyciągnąłem. No, ogólnie jest super, tak, pogoda, słońce świeci, ale i nie na słodko biorą, tylko na skisłe masło, to jest najlepsze, na skisłe masło cały czas. Kolejne branie, obudziły się, branie zabrane, teraz na malinę, no ale przynajmniej trochę zabawy jest, nie chcę się wynurzyć, no. Ogólnie jestem zadowolony, że dzisiaj tu przyjechałem, tydzień temu się nie nałowiłem, to teraz sobie.